widać. Koniec epizodu pierwszego mojej redukcji życia. Była ona za długa, była z błędami. Forma też nie była aż taka, jaką bym mógł zrobić, ale pewnie wiecie, z niektórych przyczyn nie mogłem po prostu pozwolić sobie na lepszą tą formę, ponieważ kortyzol zatrzymuje wodę w organizmie. Takie tam srakie też mnie w jednych miejscach z kortyzolu wysypała, takich pojedynczych, co zejdzie po 2-3 dniach. Mam nadzieję tak czy siak, że forma nie była aż taka tragiczna, jak mi się wydawało. Wszystkie pomiary, cała redukcja, pomiary mojego ciała, waga, tkanka tłuszcza będzie w następnym filmie i mam propozycję. Albo wbijecie 3000 łapek w górę i ten film pojawia się od razu na kanale. Od razu. Czyli w 24 godzinach wbijecie, pojawia się ten film. Albo pojawi się jak zwykle w poniedziałek o godzinie 15. Tak wyglądało moje finałowe wcielenie. Ale nie jest to finałowe wcielenie. Było to finałowe wcielenie na 2022. Teraz zaczynam poważną masę. Będzie też poważna redukcja. I forma, tak samo jak inne rzeczy na 2023-2024, będzie wyjściowa. I zobaczycie, gdzie mnie zobaczycie, bo nie mogę o tym teraz w tym filmie powiedzieć, ale po prostu oczekujcie, ponieważ zobaczycie, w jakim miejscu się pojawię. Naprawdę, w jakim miejscu się pojawię i w jakim miejscu się pojawię i gdzie będę chciał się dostać i co będę chciał wygrać naturalnie. To jest na moc estetyki. Przysięgam na moc estetyki, że nie poddam się. Wielkie podziękowania dla moich wspierających. Też możecie wesprzeć kanał, zapraszam. Wielkie podziękowania również dla influencerów, macie na ekranie, którzy mi pomagali. Wielkie podziękowania dla znajomych, również macie na ekranie, którzy od początku do końca ze mną byli i mi pomagali w jakiś sposób. Bardzo za to dziękuję, jestem bardzo wdzięczny, że pomogli mi dojść tu, gdzie aktualnie jestem. I wiem, że jest to dopiero początek. Wy też o tym doskonale wiecie, że to jest dopiero początek. Moje finałowe wcielenie, dużo osób czekało. Niestety około 2 tygodnie przed moim finałowym wcieleniem stała się tragedia. Związana, rodzinna tragedia. Nie wiem, co mogę o tym powiedzieć, nie za bardzo chcę o tym mówić, po prostu prawdopodobnie, jak to oglądacie, to straciłem. Chociaż mam nadzieję, że nie straciłem. Jeżeli straciłem, napiszę w komentarzu, jeżeli nie, to nie. Straciłem lub stracę lub nie straciłem członka rodziny w niefajnych i niekorzystnych sytuacjach, miejscach, przez co właśnie nie mogłem skupić się na tym w 100%, na tej sylwetce i na wszystkim, ale rozumiecie, że są rzeczy ważne i ważne. Czyli jednak i tak czy siak dałem radę mniej więcej tą formę utrzymać, mimo lekkiego zalania wody, jakieś tam żyły nowe były. I to powinna być motywacja dla was, że nawet jeżeli wali wam się świat, nawet jeżeli jest ciężko, i tak możecie z tego wyjść, i tak możecie dać radę, i tak mimo wszystkich przeciwności losu musicie się skupić na tym celu i do niego dążyć. Nawet jeżeli świat się wali, to wy i tak musicie do tego celu dążyć. To był koniec epizodu. Co ja mogę ci powiedzieć, stary, no. Będzie tylko lepiej, ja o tym dopiero wiem. Zaczyna się, nagrywa się dalej? Tak, ale bateria pada. Nagrywa się, zaczyna się teraz sezon masowy, także oczekujcie, napiszcie mi w komentarzu moc estetyki nadciąga, ponieważ nadciąga moc estetyki. Czekajcie na cheat meala, będzie cheat meal ze specjalnym gościem na kanale niedługo. Nie mogę wam powiedzieć z kim, moi wspierający wiedzą prawdopodobnie, bo widzą w społeczności kartcie. Ale będzie to naprawdę fajny gość. Będzie bardzo dużo filmów masowych, jeszcze będzie kilka filmów redukcyjnych. Zapada się rewolucja masy. Zobaczcie, jak trenuje się na masie i jak się rośniesz bardzo szybko i bardzo skutecznie, naturalnie. Dzięki i teraz macie parę jeszcze scenek z moich docin. Dzięki bardzo. Napiszcie mi teraz w komentarzu, jak oceniacie moją sylwetkę. W sensie, jaka jedna rzecz w mojej sylwetce, czy to klata, brzuch, żyła gdzieś, czy coś wam się podoba najbardziej. Bardzo was proszę, bo jestem ciekaw waszej opinii. Drugie, dodałem nowe zdjęcie na Instagramie, chcę bardzo go rozwinąć, chcę wbić 50 000 followersów. Bardzo cię proszę. Wiem, że miałem wchodzić na profile, ale po prostu nie dałem rady psychicznie i musiałem się na czymś innym skupić, bo jednak śmierć dziadka to jest dla mnie poważna, jeżeli on cię wychowuje. Bardzo was proszę, abyście udostępnili moje nowe zdjęcie na Instagramie, skomentowali je moc estetyki, wzywa i swoje imię. Wtedy do was wbiję na profil, jeżeli udostępnicie to zdjęcie, skomentujecie, polajkujecie i zaczyna się moc estetyki. Udostępniacie moje zdjęcia, mój merch wkrótce. Czołem. Okej, już dostajesz tak pewno. No. Przybliżysz kamerę do przypadku. Przybliżysz kamerę, nie? Przybliżenie do